Tychy górnicy doznali już drugiej porażki w tegorocznych rozgrywkach. W 10 minucie błąd obrony gospodarzy wykorzystał Bogdan Prusek. Do przerwy Sokół prowadził 1-0. W drugiej połowie goście zdobywali kolejne bramki. W 70 minucie na 2-0 podwyższył Krystian Schuster. 9 minut później bramkarz gospodarzy musiał po raz trzeci wyjmować piłkę z siatki. Tym razem na listę strzelców wpisał się Krzysztof Bizacki. Na 5 minut przed ostatnim gwizdkiem sędziego honorowego gola dla podopiecznych Janusza Białka zdobył Adrian Sobczyński. GKS Bełchatów przegrał u siebie z Sokołem Tychy 1-3.